Oczywiście zapomniałam spauzować gierki, więc wyszło jak zawsze. Moja ofiara, znaczy właściwie moja ofiara, ofiara mojej przyjaźni zdążyła uciec, ale mamy tutaj następną. Ta będzie łatwiejsza, zobaczycie. Poza tym pali ze mną faję, więc będzie dużo łatwiej. Oj, grywam przyciszę, bo po piosence została jeszcze. O, proszę bardzo. Siema Roxy, dobrze Cię widzieć. I Ublu. Siema Krisu, dobrze Cię widzieć. Tutaj mi czaty podpowiedziały, jak poszłam na przerwę. Czy Angela nie idzie z patologią na YouTube? To będzie pokrojone, jeżeli w ogóle będzie jej wrzucone kiedyś w przyszłości, może za 3 lata. Ale spokojnie, mamy to na uwadze. Więc, Krisu, mój kochany, z okazji Twoich urodzin chciałabym Ci życzyć dużo hajsu, żebyś miał zawsze na donaty i suby dla mnie. I jeszcze więcej hajsu na to, żebyś miał turbo wygodne życie i najlepsze na świecie. Tak, Kądziołku, tak właśnie będę wyglądała na Wolin, po prostu Vogue. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie na to, co chciałabym. Tak. W każdym razie, wracając do Twoich życzeń, mój drogi. Życzę Ci dużo radości z życia. Samych najlepszych streamów u mnie oczywiście. Jak żeby inaczej. Tego, żeby Ci się marzenia spełniły. Tego, żebyś zawsze miał swoją drugą połówkę bardzo blisko. Najbliżej jak się tylko da. Żebyś miał w życiu pełno miłości, światełka i szczęścia. Tak do pożygu, aż wszystkim będzie niedobrze od Twojego szczęścia. Dokładnie tak. Żebyś był zawsze radosny, żebyś zawsze osiągał to, czego pragniesz i każdy jeden sukces w swoim życiu, żebyś otaczał się najcudowniejszymi, najwspanialszymi ludźmi, którzy będą cię zawsze rozumieć i wspierać, żebyś miał cudownych, najlepszych przyjaciół i żeby ci się było po prostu szczęśliwie w życiu. I żeby było pięknie i najlepiej i żebyś był tak szczęśliwy, tak turbo do pożygu. Tak bardzo. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, mój drogi, i Twoje zdrówko dzisiaj na czacie. O nie, ta też wychodzi. Nikt się nie chce ze mną przyjaźnić. Jak w życiu. Ale może ta się ze mną zaprzyjaźni. Chodźmy do Kamili. Czy ja mam egzaminy za 20 godzin, a umiem nic? O nie. To nie jest zbyt dobre, ale damy radę. Jeszcze wykłady za chwilę. No to na wykłady jeszcze trzeba iść. No poszalałam! Tak właśnie się wkupia w łaski w Illuminati, czyli wcale. O nie, jakiś romans nie zaszedł między panią profesor a Kamilą. No ale ja bym tą Kamilę może. Co tam się dzieje? Ta pani najwyraźniej chce oblać. I ten wzrok, ten wkurw. Oj, znaczy ta złość w sensie. Co tam zaszło? Trzeba mnie się tu jakoś pouczyć, ogarnąć, cokolwiek. Angela, wracaj z wykładów. No jeszcze jakieś wiedźmy tu przyleciały. Dzień dobry, pani wiedźmo. Gertrude Żurzelek. Trzeba się nauczyć czarować. Tak, oto wzrok, który topi wodę. Gdzie jest Angela? Nie ma jej. Ale Angela chce dostać piorunem. Ona naprawdę ma jakieś zapędy sadomasochistyczne. Autentycznie. Tutaj nie ma stowarzyszenia LAM. Jest tylko tri coś tam i to drugie. Nie ta część, znaczy ta część, ale nie to miasto. No ale mam trzecią ofiarę. Może z nią się zaprzyjaźnię. Będzie dobrze. Tylko pasuje chociaż pół książki na wykłady przeczytać. Żeby zaliczyć semestrek. Semestrunio. A, bo Angela chce poczuć ból, aby później go dobrze zadawać. To jest prawda. Takie organoleptyczne zapoznawanie się z energią piorunów. No i wyszła. No i tak się skończyło. Wstępowanie do Illuminati.
Wracam do akademika w takim razie, ogarnąć się troszeczkę. Ale najpierw, o właśnie. Angela to jednak wie, co najlepsze. Teraz Angela bada wpływ alkoholu na organizmy węglowe. Czemu płaczesz? Przecież nic się nie stało. W sumie tak na dobrą sprawę, nie musisz aż tak szybko wracać. Zrób siku. Umyj ręce. To jest coś, czego Simowie nie robią z automatu. Zamów sobie drineczka. Właśnie, bardzo dobrze. Zjedz. Co ty po innych będziesz sprzątać? Zwariowałaś? Angela, gdzieś tu ktoś rozdawał darmowe żarcie. Zepsute jest. Wróciła! Chodźmy porozmawiać z Kamilą. Nie marudź, nic ci nie jest. No i nie porozmawiamy z Kamilą. Kamila, chodź tu! Nie, wychodzi, nara i dupsko. No dobra, to do akademika jednak. Albo tutaj. Ucz się. Ta też jest ze Super Secret Tajnego Stowarzyszenia. Powitaj. Kinga? Mordraczek? Dobrze czytam? Modraczek. Modraczek, w sensie, że taka niebieska jest. Jeszcze nasmarkała na mnie, jak śmie. Ma jakąś tajną iluminacką chorobę na pewno. Zabawiaj, opowiemy jej dowcip, później rozmawiaj, spędzaj czas. Nie, pogawędka. Dobrze. Co się denerwujesz? O, proszę, i już o żuczkach rozmawiają. I o robotach. O, wygląda na to, że będą się lubić. Co ja znowu powiedziałam? Co znowu zrobiłam? Młociu, a teraz hit. Apteka napisała mi chwilę temu maila, że ta szczepionka na odczulanie teraz nie kosztuje 600, a 1200. Ja zwariuję. O bogowie, a było za 3 złote. Nie szczep się dalej w takim razie. Ewentualnie szukaj zamienników. Idź do lekarza i zapytaj, co możecie z tym robić. 1200 zł. Podejrzewam, że chodzi za te zastrzyki, które starczają na miesiąc. Nie szalej. Pan Artur, wpływ alkoholu na organizmy węglowe. Aż mi się przypomniało, jak te głupie biolożki wrzucają białko jajka do alkoholu i wmawiają uczniom, że to się dzieje z ich mózgiem. Ale słuchaj, to się dzieje z ich mózgiem, bo to jest taki specjalny przekaz. Jeżeli oni są w stanie w to uwierzyć, że właśnie to się dzieje z ich mózgiem, to naprawdę dzieje się z ich mózgiem, więc one tak naprawdę nie oszukują. To jest takie, wiesz, podwójne dno, pan Artur. Siema, mistake, modro kapusta. Ja znam tylko modry jako niebieski, a nie jako fioletowy. I teraz wychodzi, czy młotka zna kolor, czy ich jednak nie zna. Odczulam się na kurz, chyba zrezygnuję. Mavix, to ja mam dla ciebie lepsze rozwiązanie. Zamiast szczepionek za 1200, kup sobie tą ścierkę do kurzu, nie? I już. I rękawiczki. Tajna choroba HIV? Nie, to by było zbyt proste. Ja myślę, że tajna choroba to jest kiepsko ryje. Zauważcie, że wszyscy, którzy tu przyszli z tajnego stowarzyszenia, mają kiepskie ryje. Czy to znaczy, że Illuminati to tak naprawdę reptylianie i oni mają wszyscy kiepskie ryje? Reptyliańskie, paskudne? Ta wygląda trochę jak salamandra. Na dobrą sprawę. Lubię Cegnice, młotka, jak już jestem na telewizji, czy pamiętasz jakiś teleturyń z dawnych lat, typu Awantura o kasę albo Koło Fortuny? Koło Fortuny pamiętam randkę w ciemno i pamiętam jeden z dziesięciu. Jeden z dziesięciu chyba do dzisiaj jest, nie? Tak, ma kiepski ryj! Cierpi na kiepsko ryjozę. Tak się nazywa ta choroba.
To jeszcze jej opowiem dowcip, chociaż troszeczkę się z nią zakumpluj. Chociaż ciut! I później zaprosimy ją na jakieś wspólne wyjście. Z tą też troszeczkę jestem zakumplowana. O nie, ona opowiada o rakiecie profesora. Nie, 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 moja droga. Do domu. Do domu. Do domu. Wcale aż tak bardzo nie śmierdzisz. Reptilianka nie czuje. Ale to dlatego, że nie tylko nie ma czakry serca, ale też nie ma czakry nosa. Jakby taka była. Śmiechu warte, tak, też było. I to był jedyny internet. Słuchajcie, kiedyś YouTube mieliśmy raz w tygodniu. Nazywało się to Śmiechu warte. Modry to fioletowy bardziej. Zawsze wydawało mi się, że niebieski, ale możesz mieć rację, Roxy. Bo mi się modry z takim wodnym kojarzy, takim. Zaraz sobie wygooglam. Modry. I proszę, grafika Google, zaraz się tutaj przeczytamy normalnie, jakie cyferki ma ten kolor. A tutaj dalej ta impreza zaprzyjaźniająca. Przykro mi, laski, nie będę się z wami przyjaźnić, muszę zrobić siku i umyć dupsko. I iść spać. Egzaminy za 11 godzin, a Urzela umie nic. Ale zda. Ale obniży sobie średnią ocen. Trzeba się pouczyć w takim razie. Siema, Pebeb, dobrze ci widzieć. Teraz trzeba napastować wszystkich telefonami i będzie przyjaźń. No i najlepiej. Haha, nie mogą wejść do mnie do kibla. Nie mogą dojść, bo nie widzą i jakiś czarny koleś im przeszkadza. Mówiłam, że to jakieś feministki. Nie będziemy się z nimi przyjaźnić. Bierzemy ten drugi klub. Ja kiedyś wygrałam Śmiechu warte. O proszę, opowiedz nam o tym. Znaczy, ja słyszałam, że do Śmiechu warte się tam wysyłało te swoje filmiki skądś tam, ale podejrzewam, że to był fake, że oni tam skądś brali te filmiki tak po prostu. I że tam żadni ludzie nic nie wysyłali, ale jeżeli jest odwrotnie, to nam o tym opowiedz. Jutro dzwonię do Centrum Alergologii i się wypisuję. Mam ich gdzieś. Matrix, ja ci się nie dziwię, bo też bym nie dała 1200 zł za odczulanie na miesiąc, zwłaszcza jeżeli ma to trwać 3 lata. Natomiast konsultuj się z lekarzem, czy nie znajdą ci jakiegoś zamiennika. Najzwyczajniej w świecie, bo wiesz, szkoda by było tracić tego odczulania, które zrobiłeś do tej pory. Młociu, chyba masz wystarczająco dużo punktów, żeby jakiś pachoł napisał za ciebie pracę semestralną. Ale pytanie, czy napiszę ją dobrze. Spróbujemy. Troszkę się prześpię i tutaj wiecie. Proszę, nie wyskakuj mi, głupie powiadomienie. 7 godzin, dobra. Trzeba mieć w życiu priorytety. Wstawaj, Angela. Ty wyglądasz, jakbyś była mądra. Więcej. Zapytaj, wręcz podarek. Nakłoń do... Napisz moją pracę semestralną. Ona zresztą miała chyba korki u mnie, więc jest szansa na to, że naprawdę jest mądra. Nie mogę na niej tego kliknąć. O, masz! Dobra, niech te feministki za 30 sekund się stąd wyniosą, bo z nimi oszaleję. Ty też masz szansę być mądra. Więcej. Nakłoń do napisz moją pracę semestralną. Chociaż nie, ten wygląda. Ten już ze mną rozmawia nawet. A jak źle napiszę i dostanę pałę, to oskarżę profesora o rasizm. Tak będzie. Czemu oni ciągle wyzywają mnie od dziwki? Napiszę, bez kitu, co za frajer. To ja sobie w tym czasie coś zjem. Same jesteście grube dziwki. Odmowa przyjęcia i bardzo dobrze, i tak nie chciałam z wami współpracować.
trąby jedne feministki. Wynocha! Paszły won! Nędzne istoty. O nie, ten już o zamrażaniu. Ja wiem, w którą stronę zmierza ta rozmowa, dyskusja. Zabrało mi punkty, on nie pisze. Mogę go zamienić w żabę jakoś? Co za cheatuch? Oszukał mnie. A ja już nie mam punktów. No to lipa, będę musiała pisać sama. Jak źle napiszę, to zginię. Teraz w ogóle zginie, bo nie napisał wcale. Co za świnia. No dobrze, to sobie sama napiszę, bo nie mam wyjścia. O nie, już ją chciałam pochwalić, że kulturalnie je. Nie, najpierw gada o lodach, a teraz o rakietach. A może ona nie dostanie jeść, dopóki nie napisze. Skończyło się, bycie miłym. On pewnie o Marylce mówi, no i o tym, że zasadził jej rakietę. No chyba jednak nie. A człowiek, który... Proszę, i teraz tańczy. O nie. O nie! Tak się ze mną nie pogrywa. Miałeś pisać moją pracę semestralną. Szlak, nie mogę go obudować. Ale mogę go zaprosić do siebie do pokoju i sprzedać drzwi, czy nie? Nie mogę. Rawr, ja cię zapamiętam. Kiedyś będę miała swój dom. Kiedyś będę miała swój dom. Pamiętaj. Dobrze. To już wiemy, jak umrze. Spłonie. Po prostu go zamuruje i spłonę od kominka. Obiekt, usuń to. To go zresetuje. Conan, zaraz zgramy. Tylko zdam semestr i dostanę się do Illuminati i idziemy na Conana. Pisz semestr. Co za menda. Aha, bo niby głodna jesteś. Nie zasłużyłaś na jedzenie. Na spanie też nie zasłużyłaś. A nauczyła się chociaż trochę, ani kawałek. Jeszcze pierdzieluła tu na podłogę. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Gdzie ma swoje zadanie domowe? Jest. Angela, do roboty. Skończyło się fiflakowanie. O nie. Ona nie chce, bo nie może. To inaczej. Ja mam lepszy pomysł, jak to ogarniemy. Nie gadam z tobą, nie obchodzi mnie to. Nie wiem, kim ty jesteś, nawet jeśli jesteś moim rodzeństwem. Zadzwoń do Simów. Zrób basen i zabierz mu drabinkę. To jest myśl. Na razie tylko rozmawiaj, a zaraz go zaproszę. Poflirtujemy, pomacamy się i będzie dobrze. Twoje zdrówko również, Sandy. Pamiętam od challenge'u. Pamiętam, ale jeszcze muszę doprecyzować to, jak chcę to ładnie ująć, bo tak troszeczkę po najmniejszej linii oporu nie będę oszukiwać, że z tych... Czekajcie, muszę... A, mózgopierd! Nie będę ukrywać, że chcę to rozwiązać po najmniejszej linii oporu, ale to była pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, kiedy Teo powiedziała, że wybieramy takie, a nie inne hasło. O, dziękuję, już. Mózgopierd zakończony. Zaproś. Nie da się, bo jesteśmy w akademikach, więc to tak wszystko nie będzie ładnie działać. O nie! Angela idzie na... Oj, dupa. No to jeszcze nie zaliczę tego tak, jakbym chciała. Ale jest ładnie. Na piąteczkę wszystko. Znaczy było do tej pory. Więc średnia ocen też będzie 5, zobaczycie. Ważne, że zaliczyłam. Ale nie dostanę 1200. Chciałam do Illuminati. Po linii najmniejszego oporu. Dziękuję, Gesslerowa. Tak właśnie. To nawet brzmi inteligentniej i logiczniej, jak najbardziej.
Puszka Pepsi tak, jak najbardziej, tylko że ja już po prostu mózgopierd. Macie rację. O, to jest wróżka Salmonella, a nie wróżka Salomea. Pamiętajcie o tym. O nie, na czwóreczkę! Angela ma dość doświadczenia życiowego, by móc zmienić swoje aspiracje. Czy chcesz, żeby Angela zmieniła swoje aspiracje? Nie, absolutnie nie. Do końca życia naukowiec. No jest nieszczęśliwa, bo tylko czwóreczka była. Bo kierowała się nie tym, co trzeba. Widzicie? Raz w życiu próbowała być taka jak inni. Zaprzyjaźnić się z kimś, zrobić coś pożytecznego w życiu. I co? I zawaliła to, co dla niej najważniejsze. I jeszcze nie może zjeść, bo wali w to głową. Overgrim, ja wiem o tym, tylko że ona po prostu miała za mało energii, za mało zabawy i za mało jedzenia, co żeby się zająć nauką i ciągle jej się przerywało. Ta część Simsów, gdzie jak Simy nie do końca mają dobre samopoczucie, to się niczym nie zajmą, oprócz marudzeniem, niestety. A czy Theo będzie grać? Theo dzisiaj odpoczywa, ona ma dosyć Konana. Roxy, ja chcę zdjęcie. Proszę, wyślij. Agata Besta. Boże pomocy. Od 2 godzin robię mechanizm do pieczenia troli w piekarniku w serwerze Minecraft i już nie mogę. Mam taką migrenę, że chcę to skończyć dzisiaj. Czy Moteczka będziesz w stanie w ogóle... Czy będziesz w ogóle wybierałaś na serwer w najbliższym czasie? Mam nadzieję go dzisiaj odwiedzić. Przynajmniej raz. Więc Agatko, moja droga, połóż się, odpocznij i... Serwer troli nie zając nie ucieknie, a twoja migrena dobrze by było, jakby przeszła. Wtedy bez migrenki, bez takiego, wiesz, nacisku sobie pobudujesz i zobaczysz, że wszystko od razu będzie lepsze. Więc jak najbardziej poodpoczywaj sobie, a jutro przyjdą nowe pomysły, nowe rozwiązania i zobaczysz, że będzie dobrze i będzie lepiej. Dobrze, to ja jeszcze tylko tak. Szybkie spotkanie z Illuminati, bo muszą mnie w końcu przygarnąć do siebie. Oni jeszcze wykłady. Ona tam wiele się na tych wykładach nie nauczy, bo się nie nauczyła sprzątać. O, to tutaj się nauczy praktycznie sprzątać. Znowu. Nauka w praktyce. O nie, zostałem wydany przez bota. A widzisz, bot pilnuje. Roxy, albo na maila, albo na Snapchata, ewentualnie zostaw to dziecko w spokoju. Miałaś zmywać podłogę i uczyć się sprzątania. Ewentualnie na Instagrama. To jest też dobre rozwiązanie. Miałaś czyścić. Aha, bo ktoś ci tu wlazł, a ty możesz o swój sobie wyczyść. Wszystko jej nie pasuje. To za karę będzie czyścić kible. A, bo jest brudna. I niedotańczona, niedośpiewana. A to może wyczyścić? Nie może tego wyczyścić. A tu? Proszę bardzo. Nie, bo jest zbyt nieszczęśliwa. No co za sim głupi. Dobra, to w Command & Conquer gramy. Proszę bardzo. Simsy 4 jakoś nigdy. Najlepiej. To jest najlepsza decyzja odnośnie Simsów 4, nie grać w nie. Chociaż na przykład jak Maciek mnie zaprasza, to nie widzę w tym problemu. Stream z kamerką nigdy. Dobrze, Roxy, czekam w takim razie. O, i teraz ona już się nagrała, nakombinowała i może wyczyścić ten kibel obsrany. O, to za karę, że na początku nie chciała, to dostanie ten obrzygany taki. Proszę cię bardzo. Już? Udało się? O nie, pan od WF-u przyszedł. Proszę mnie nie terroryzować WF-em. Ja jestem normalna. Dalej nie umie sprzątać? No co za Angela? Mieliśmy iść do Illuminati, a my czyścimy kible, no. No to przez książeczkę w takim razie. Może będzie skuteczniej. Raz, raz, Angelka. Uczymy się, uczymy się. I dziękuję.
Nauczona, naumiana, tak, to jeszcze tylko troszkę logiki trzeba wklepać, ale najpierw Illuminati. I idziemy łapać niewolników, konanie. Dobrze. Zadzwoń Sim i już. Z tą blondynką mieliśmy chyba więcej relacji. O, stąd, a nie, jednak stąd, dobra. Z kobietą jeżem. Modrą kapustą. Tak, przyjdźcie razem. To znaczy, że ona jest w związku. Nie będzie romansu. Dobra, zjedz coś, zanim przylezą. Przed Illuminati nie możesz być głodna. Albo nie możesz przy nich jeść, żeby nie widzieli, że jednak masz w sobie coś ze zwierzaka. Dzień dobry, pani kochana. Zostaw Michę, przywitaj się. O nie, przyszła z Rudym! Zajebistych masz przyjaciół, mogłaś go nie brać ze sobą. Z Rudym i to z taką fryzurą. Dobra, Rudy sobie idzie i bardzo dobrze. Nikt się nie chce z nim przyjaźnić. Schlebiaj, podziwiaj. Zabawiaj. Okrzyk studentów. Zabawiaj kocie ruchy. O, proszę, rozmawiają o klockach i o tym, że obrabują sejf. Bardzo dobrze. Wszystko idzie dobrze. Łaskotki. Rozmawiaj, plotki. Zabawiaj. Dowcip, dobrze. Ja bym chciała się w takim razie jakoś przyłączyć do tego Illuminati. Gest. Piąteczka. Gest. Serdecznie. Chyba już mnie lubią na tyle. Mocny uścisk dłoni. Powiedzcie mi, proszę, po czym poznam, że już lubię ją na tyle, że jestem Illuminati? Zaproś na grupę tymczasową, nie? Zapytaj. Pragnienia, obawy, w jakim zawodzie pracujesz? Ile masz pieniędzy? Tak, na pewno zapytam o to. Rozmawiaj. Spędzaj czas. Siema, Musoka. Dobrze ci widzieć. Gdybym był rudy, to by mi teraz było przykro. Oj tam, jędrula, oj tam. Rudzi ludzie nie mają duszy i nigdy nie jest przykro. Cała trójka musi cię lubić. Żartujecie. Ale ich jest więcej niż trójka, bo jest przecież ta blondynka jeszcze. I tam dwie osoby się po tym barze kręciły. Z trzema si... Naprawdę? O nie. To ja długo tym Illuminati nie zostanę. No dobrze, no to jest takie mało pocieszające. Ale tutaj już chociaż troszeczkę lubię się z nimi. Musoka, mam jutro egzamin i mam zamiar zapiertętego z materiałem. Czy warto iść spać? Musoka, wyśpij się ładnie. I powtórz sobie materiał i wszystko będzie dobrze. I zobaczysz, że zdasz egzamin, będzie najlepiej jak się tylko da. Tylko błagam cię, nie siedź na live, tylko zrób coś, żeby jutro zdać. Północ, to już pewnie ta druga nie przyjdzie do mnie, nie? To ja sobie zjem jakiś obiad może w końcu. Angela zaczęła żyć normalnie jak ludzie i od razu zaczęła się obsuwać, opuszczać w nauce. Do zobaczenia następnym razem. Na jeszcze bączura puściła jak zwykły człowiek. I smarknęła. Angela, co się z tobą dzieje? O nie! Angela zaczyna człowieczeć. Co te studia robią z ludźmi? Czy zadziałało? Drugą już masz prawie wbitą. No właśnie, spróbuję. Już patrzę. Roxy, ale na maila czy na Snapa wysłałaś? Dobra, na Snapie widzę, że nie. I. I na maila też nic nie mam od ciebie.
Mistake.pl. Ej, ja jutro, znaczy ja oglądam live i uczę się biologii medycznej na jutro na kolosa. Dasz radę, Mistake. Trzymamy za ciebie kciuki, tylko skup się bardziej na nauce niż na live'ie. Brat, ja wam współczuję. Macie studia i musicie się nauczyć i oglądacie live o tym, że studia. Moriarty, tak, dokładnie. Trzeba zrobić jakąś, nie wiem, trzepaninę mózgu Angeli, żeby zaprzestała takich ludzkich zachowań. To jest niedorzeczne to, co się tutaj wyprawia. Ten koleś, on miał pisać moją pracę semestralną. Zapamiętajcie ten link dobrze, bo będzie pływał w basenie u mnie. Jak tylko dorosnę i zacznę mieć mój dom. Co ma tak kiepskie ryje, że może lepiej, że nie pisał tej pracy semestralnej. Nie wygląda zbyt inteligentnie. Idź, Angela, na wykłady. Raz, raz. Dobrze, moi drodzy. Angeli wystarczy na dzisiaj. Ale zleciało te 1,5 godzinki. Bardzo szybko, nad więcej. Moi kochani, 2 godzinki Angeli. W zupełności wystarcza, jedziemy na Konana. Trzeba złapać kilku niewolników. Znaczy, wysokiej klasy robotników zatrudnionych na umowę o dzieło. Właśnie, bo były pieniążki za semestrunio. Mogę jej kupić lepsze łóżeczko, to prawda. Ale to już dopiero następnym razem. Także słuchajcie, 3 minutki, siuś pauzy i wracamy z Konanem.